Cześć kochani, witajcie w holu. Cześć kochani, witajcie w kolejnym holu zakupowym na moim kanale, ale pierwszym holu w tym roku. Jeżeli będę zerkać w tamtą stronę, to nie dziwcie mi się, bo siedzi tam Piotrek i robi strasznie dziwne rzeczy i nawet nie jestem w stanie wam tego opisać. W każdym razie przychodzimy do zakupów, to są zakupy z Berlina, z którego wróciliśmy jakąś godzinę temu. Jesteśmy trochę zmęczeni, ale mamy dobre humory, mieliśmy bardzo udany wyjazd, udało mi się kupić większość rzeczy, które chciałam. Kilka rzeczy kupiłam, które nie do końca były planowane, tak więc jak sami widzicie, wcielanie moich postanowień noworocznych w życie nie jest takie proste i trochę czasu minie, zanim będzie perfekcyjnie, tak jakbym sobie tego życzyła. Dobra, zaczynamy. Zacznijmy od zegarka. Chciałam sobie bardzo kupić złoty zegarek z różową tarczą. Jakoś tak chodziło za mną takie połączenie. I taki zegarek znalazłam w sklepie Fossila. Bardzo lubię zegarki Fossila i przyznam wam, że początkowo chciałam kupić zegarek u Michaela Korsa, ale te zegarki, które znalazłam w salonie, miały zupełnie inny odcień tego różu i on nie do końca dobrze wyglądał na moim nadgarstku, a ten zegarek jest po prostu perfekcyjny, dokładnie taki jak sobie zaplanowałam, jak sobie zamarzyłam i on kosztował 100 euro, tak więc nie jest to nie wiadomo jak dużo, a tak naprawdę Fossil i Michael Kors to jest to samo, bo dla Michaela Korsa zegarki robi właśnie Fossil, to jest ten sam mechanizm, więc na pewno będę zadowolona. Kolejna rzecz, którą kupiłam, aha, jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, że to są tylko rzeczy, które kupiłam dla siebie. Przed nagraniem tego filmu poselekcjonowałam rzeczy na zakupy Piotra, na zakupy naszych dzieci i na zakupy moje, bo tych zakupów jest naprawdę dużo i nie chcę was po prostu zanudzić, tak więc skupiamy się tylko na moich zakupach. Kolejna rzecz, którą kupiłam w TK Maxie, jestem z nich bardzo zadowolona, to kurtka. I to jest kurtka Michaela Korsa, wspomnianego przed chwilą. I ona wygląda tak, jest bardzo twarzowa, bardzo dodaje blasku cerze, bardzo mi się podoba ten fason i ta kurtka jest leciutka, wykonana idealnie, perfekcyjnie, z dbałością o każdy szczegół, jak to u Korsa. I ona, słuchajcie, kosztowała 79 euro, czyli 80 euro za taką kurtkę. Myślę, że cena jest bardzo przystępna i też liczę na to, że nastąpi jakieś cudowne ocieplenie i będę mogła tę kurtkę nosić. Nie wiem, dlaczego się tak dziwnie na mnie Piotrek patrzy. Może mu się kurtka nie podoba. Podobać się. Mówiłem, że kosztuje 70 i 79. A, co za różnica. Dobra, jedziemy dalej. I jeżeli chodzi o zakupy... Dobra, jedziemy dalej. Przechodzimy do zakupów z Primarku, których mam najwięcej. Jak zwykle nie omieszkało się bez zakupów z górką, że tak powiem. A do Primaniego weszłam po kapcie i po szlafrok, a wyszłam z kilkoma siatkami więcej niż planowałam. I pierwszą rzeczą są urocze kapcie. Miałam niebywałe szczęście, bo kapci było naprawdę dużo i one kosztowały 3 euro. To są takie kapciuchy z krówkami. Jeżeli już mowa o moich planach zakupowych, to pokażę wam szlafrok, który kupiłam w takim kolorze różu, on jest taki różowo-biały, bardzo mięciutki, fajny, w miarę lekki i krótki i naprawdę nie mogę się doczekać, aż wyrzucę mój stary, już trochę zniszczony różowy szlafrok i zastąpię go tym. Dla mnie w szlafroku najważniejsze jest to, żeby on miał kaptur, a ten ma kaptur i to taki fikuśny, bo z łóżkami. I ten szlafrok, słuchajcie, kosztował 12 euro, to jest jego cena wyjściowa, więc naprawdę jest to niska cena w Polsce. Za taką kasę nie kupiłabym na pewno szlafroka. Oszczędzę wam bielizny, więc przerzucę sobie poza kadrem bieliznę. Kupiłam też takie fajne rękawiczki za 50 euro centów, one były z 2,5 euro przecenione i to są te rękawiczki, których możemy używać również do smartfonów. One są cienkie, fajne na taką pogodę jak teraz, kiedy jest minus, kiedy jest na plusie, jest chyba plus 5. Kolejna rzecz to taka limonkowa, zupełnie zwyczajna bluzeczka pod marynarki. Ja potrzebuję takich rzeczy, potrzebuję takich bluzek, więc nie jest to rzecz zbędna w mojej szafie, na pewno się przyda. Tego typu bluzki zawsze kupowałam w Mojito i one się dość szybko niszczyły, ale też kosztowały dużo więcej, a ta bluzeczka, słuchajcie, kosztowała 3 euro, więc za taką kasę myślę, że warto było ją kupić. Kolejna rzecz to sweter, taki brzoskwiniowy,
bardzo duży sweter, którego nie mierzyłam, ja w ogóle tych rzeczy nie mierzyłam, bo kolejki w berlińskich Primarkach są przeogromne, a pod filmem napiszę Wam dokładnie, w jakich sklepach robiliśmy zakupy, postaram się mniej więcej opisać, co gdzie kupiliśmy, bo jednak tych sklepów trochę żeśmy tam zwiedzili. I wracając do swetra, to on kosztował 5 euro, on jest taki bardzo długi i rękawy ma chyba 3/4, nie wiem tego, może długie, nie wiem, dopiero jak przymierzę, to się przekonam. No, dawno już nie robiłam takich zakupów bez mierzenia, więc na pewno będzie to ciekawe zaskoczenie. Mam nadzieję, że na plus, że się nie okaże, że po prostu wisi na mnie jak worek. A jego cena wyjściowa to tak ciekawostkowo 17 euro. Tak więc tak. I kolejna rzecz, która była też na przecenie i też kosztowała chyba piątaka, dokładnie 5 euro, przeceniona z 10. To jest taka wytłaczana bluza, bluzo, sweter, nie wiem jak to nazwać, tutaj z tyłu ma fajny suwaczek. Miękki, fajny materiał. Myślę, że ona się dość szybko może skulkować, bo to jest tego typu materiał. Ale za piątaka to kilka razy sobie ją założę. Mam generalnie dość mało niebieskich rzeczy, a uważam, że w błękicie wyglądam twarzowo. Dobrze, w sensie wyglądam. Dobra. Dalej. W dziale home troszeczkę byłam rozczarowana, bo kupiłam tylko chyba dwie rzeczy, z czego jedną dla mojej koleżanki. I pierwsza to jest taka poduszka z napisem Love. Ona była za piątkę, za 5 euro i to jest jej cena wyjściowa, tak więc nie była droga. Jedna jedyna taka poduszka została, a inne poduszki, które były w sklepie, jakoś niekoniecznie mi się podobały. A ta jest fajna, pasuje nam do wnętrza i tyle. Fajna, podoba mi się. Lubię nadrówki generalnie we wnętrzach. Dobra, tutaj mamy biustonosz, odkładamy. I kolejna rzecz to koszula, koszula też za piątaka. Taka przezroczysta, którą będę nosić na czarną lub białą bokserkę. Też bardzo twarzowa, ma fajny kołnierzyk. Bardzo ładne wykończenie, długi rękaw. W to mi gra i lubię takie koszule. Nawet do jeansów i czarnych kozaków będzie fajnie wyglądać. I następna rzecz to zapachy do samochodu. Dwie zawieszki za 50 eurocentów. Taka pierdoła. Następnie mamy tutaj świeczkę dla Dagmary. Moja koleżanka Dagmara prosiła mnie, żebym kupiła jej świeczkę. Kupiłam jej w Primarku Sweet Vanilla and Coconut. Ona kosztowała 2 euro i ma takie fajne, ma taką fajną, ładną puszeczkę. Taki mały, słodki drobiazg, ale cieszy oko. I kolejna rzecz, na którą namówił mi Piotrek, to spodnie dresowe, takie dresowo, nie wiem jak je nazwać, takie niby alladyny. I one są świecące, mają tutaj ściągacz na dole. Ja widzę te spodnie z butami Emu, których nie kupiłam w Berlinie, bo były naprawdę mega drogie, więc myślę, że kupię je sobie w jakimś sklepie internetowym, bo nie mogę o nich przestać myśleć. A te spodnie kosztowały 5 euro. Uwielbiam Emu, uwielbiam, są mega wygodne i no po prostu bardzo je lubię. Nie wiem, mogę się mylić, może to wcale dobrze nie wyglądać, bo sobie tylko to wyobrażam. Nie widziałam siebie w ogóle jeszcze w tych spodniach. Tak więc zobaczymy. Jeżeli się okażą średnie, to najwyżej będę je nosić tylko po domu wtedy, kiedy nikt inny nie będzie mi widział poza moimi domownikami. Dalej, 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 jedziemy. Kolejna rzecz to fajna koszulka New York City, taka bez rękawów. I ona, słuchajcie, kosztowała 2 euro. 2 euro, taka bluzeczka. Nie wiem, czy na teraz, nawet do spódnicy skórzanej wpuszczono do środka. Ciemne rajstopy, marynarka, taki rokowy, fajny zestawik na imprezę, jakieś takie niezobowiązujące wyjście będzie jak znalazł. I kolejna rzecz to najzwyklejsza biała bluzeczka z krótkim rękawem, fajna jakościowo, z grubej bawełny za 3,5 euro, to jest cena wyjściowa. Tak więc te rzeczy takie podstawowe, których nigdy w szafie za mało, są bardzo tanie w Primarku i lubię je tam kupować. I ja sobie wzięłam rozmiar M, żeby była taka trochę większa. I kolejna rzecz to torebka. Nie kupiłam sobie czarnej torebki w sklepie Corsa, co zresztą już pewnie widzieliście w moim vlogu. I, że tak powiem, na pocieszenie, kupiłam sobie taką kopertówkę. Już ją u kogoś widziałam na YouTubie. Nie jestem pewna u kogo, czy to przypadkiem nie była... nie wiem kto to był, słuchajcie, nie pamiętam. Nie będę tutaj udawać, czy jest inaczej. I ta torebeczka ma taki łańcuszek, którego raczej nie będę nosić, chociaż może... Zobaczymy. Bardzo lubię kopertówki tego typu. Jest sztywna, dość pojemna, fajnie wykonana. Myślę, że jest bardzo efektowna. Ona Piotrkowi nie przypadła za bardzo do gustu, prawda?
On generalnie nie lubi takich świecących jakichś elementów, ale mi się bardzo podoba i myślę, że do nawet najzwyklejszej czarnej sukienki będzie bardzo fajnie wyglądać, ożywiać strój. I ona była mega tania, bo kosztowała, słuchajcie, piątaka, czyli 5 euro. No tak, więc wygląda tak. I to już było, to już było, to już było. Ostatnia siatka z Primarka i za chwilę przejdziemy do sklepów z DM-u. Bieliznę odrzucam na bok, pokażę wam piżamkę, jaką sobie kupiłam na cieplejsze miesiące i kupiłam ją w zasadzie dlatego, że kosztowała 3 euro, była na przecenie. I też dlatego, że w sumie mam chyba tylko jedną tego typu piżamkę wiosenną, więc przyda się. Bielizna znowu tutaj odkładę. I kupiłam kubek, który zawsze chciałam sobie kupić, odkąd zobaczyłam go u Bugi Silver. I w końcu mi się udało. Tak się cieszę z tego kubka. Kubek z mopsem za 2 euro. W ogóle hello! Jutro rano nie mogę się doczekać, aż wypiję w nim kaweczkę. To jest taki poprawiacz humoru. Po prostu przeuroczy kubeczek. Przecudowny. Kolejna rzecz to zwykła taka czarna bluzeczka z szerszymi rękawami za 5 euro i ona ma tutaj naszytą aplikację i taka bluzka typu właśnie na bardziej może formalne wyjścia czy eleganckie. No wygląda tak, jest taka troszeczkę przezroczysta, ale myślę, że z jakąś delikatną czarną podkoszulką na ramionczka pod spodem będę mogła ją śmiało nosić, a na jakieś takie wyjścia może jej oficjalne na czarny biustonosz też może fajnie wyglądać. Potem bieliznę znowu odrzucamy. Następna rzecz to są za 1 euro takie bransoletki, które sobie będę nosić razem z moim nowym zegarkiem. Pomyślałam sobie, że będą fajnie się komponować. Jedna z tych bransoletek ma taką mini zawieszkę z wieżą iFly, jest po prostu przeurocza. Mam nadzieję, że nie odpadnie podczas pierwszego razu, kiedy będę ją miała na nadgarstku. I ostatnia rzecz to prześcieradło oczy, jednak więcej kupiłam na dziale Home za niespełna 7 euro i to jest King Fitted Sheet, które ma wymiar 180 na 200 i to jest 100% bawełny, więc jest to całkiem niezła cena. I tutaj mi się wkradł żel pod prysznic dla dzieciaków z Pepą, więc jeszcze jest tutaj żelik. I słuchajcie, to wszystko wcale nie ma tego tak dużo, jak mi się wydawało, nie? Przejdźmy teraz do DM-u. W DM-ie kupiłam w zasadzie wszystko, co sobie zaplanowałam poza peelingiem do ciała, nie wiem, nie mogłam nigdzie znaleźć peelingów i troszeczkę żałuję, że nie kupiłam peelingów Rituals, bo były tam przeceny, ale może po prostu udam się do The Body Shopu, ich peelingi też bardzo lubię. Pierwsza rzecz to jest żel pod prysznic pomarańczowy, który kupiłam dla Kasi z kanału Makijaże Kasi D. Z Kasią się spotykam jutro, więc kupiłam jej kilka drobiazgów, które mam nadzieję, że jej przypadną do gustu. Kolejna rzecz to są antyperspiranty z Balea, które są eko, one nie mają alkoholu, nie mają jakichś tam ciężkich pierwiastków, czegoś tam, nie pamiętam. Ale generalnie bardzo lubię i to jest damski, i to jest męski, wiadomo dla kogo. One są bardzo tanie, bo one kosztują chyba niecałe euro. Kolejna rzecz to szampon i odżywka podwójne, dwa takie zestawy kupiłam, bo jeden kupiłam też w prezencie dla kogoś. Ja kiedyś już stosowałam ten szampon i tę odżywkę właśnie z tej serii z olejem i była fenomenalna, świetnie się u mnie sprawdziła. Zobaczymy, czy po upływie czasu wciąż tak będzie, bo ostatnio jak miałam okazję robić zakupy w DM-ie i kupiłam z kofeiną tę odżywkę i szampon, to w ogóle kompletnie się u mnie nie sprawdziły i zrobiły mi więcej szkody niż pożytku. I jeden taki produkt kosztował około 1,5 euro, więc naprawdę niewiele. Kolejna rzecz to żel pod prysznic o zapachu, on się nazywa Purple Kisses i ma taki zapach jakby jeżynowy, taki bardzo kwiatowy, taki pozytywny, wesoły, jak to powiedzieć, że nie jest taki ciężki, pudrowy, o, taki bardziej odżywiający. Kolejna rzecz dla Kasi to sól do kąpieli pomarańczowa, która ma jej umilić czas. I następna rzecz, na którą się skusiłam, jestem jej bardzo ciekawa, to jest suchy szampon z Balea i on kosztował 2,5 euro, więc naprawdę niewiele. I ostatnia rzecz w tym holu zakupowym to olejek z Balea do końcówek i on kosztował chyba też 2,5 euro. Nie wiem, czy on ma zakrętkę, czy on tak wyglądał z samego początku, nie wiem. I to jest All Repair Harul, nie wiem, nie umiem czytać po niemiecku. Już wam mówię, on kosztował 3 euro.
tak więc niewiele, on jest w takiej miękkiej buteleczce, jest tutaj 100 ml, więc ja stosuję takie produkty po prostu na końcówki moich włosów, jestem blondynką, więc moje włosy wymagają silnego nawilżenia. Moi kochani, to wszystko. Jak same widzicie, wcale aż tak strasznie nie zaszalałam. Miałam ogromną ochotę kupić sobie jakąś fajną torebkę, poczynić jakąś fajną inwestycję, ale nic mnie nie urzekło. Tak więc dałam sobie spokój i kolejną fajną torebkę kupię za długi, długi czas. A na te kilka wyjść teraz karnawałowych, ta torebka, którą kupiłam z Primarka, myślę, że mi wystarczy. Mam jeszcze jedną fajną kopertówkę z YSL, którą noszę też na specjalne okazje, więc mogę te torebki nosić na zmianę. I bardzo się z tej torebki cieszę. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tych zakupach, czy Wam się coś podobało, czy może niekoniecznie, czy czegoś byście nie kupiły, jeżeli chodzi o produkty, czy które z nich znacie, czy stosujecie. I kochani, to koniec i to wszystko. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja jak zwykle bardzo przyjemnie i miło. I do zobaczenia w kolejnym filmie, który już na pewno nie będzie holem zakupowym, bo teraz już nic nie będę kupować. No, takie jest postanowienie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!